kino za rogiem, nowoczesna sala wystawiennicza, informacja turystyczna czy też wypożyczalnia rowerów. O takie miejsca wzbogaci się Szklarska Poręba dzięki rozpoczętemu gruntownemu remontowi dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna. Podpisaliśmy porozumienie z PKP celem wykorzystania części powierzchni dla celów publicznych. Całość powierzchni dworcowej, która będzie remontowana, to jest ponad 500 metrów kwadratowych i część z tego będzie wykorzystywana na cele publiczne. Już teraz w kolejce ustawiają się operatorzy chętni do prowadzenia kina. Podejrzewamy, że będziemy mieli problem z wyłonieniem najlepszego operatora tegoż kina, bo wielu chętnych już jest zainteresowany tym zadaniem, czy tym kinem w cudzysłowie mówiąc. To super, kiedyś było kino w Szklarskiej, Nefryt bodajże się nazywało. Teraz dużo ludzi mówi, że brakuje czegoś takiego, bo trzeba aż do Jeleniej jeździć, więc jak będzie normalnie w Szklarskiej funkcjonowało, to super. Pojawiają się pomysły na wykorzystanie sali wystawienniczej. Zależy nam na tym, aby to była sala dostępna dla społeczności zarówno Szklarskiej Poręby, jak i części społeczności, która przyjeżdża do nas w celach turystycznych, na organizowanie różnego rodzaju spotkań, na organizowanie zarówno spotkań z mieszkańcami, jak i mieszkańców z ciekawymi ludźmi, którzy do Szklarskiej Poręby przyjeżdżają. W tej sali mogłyby się też odbywać sesje Rady Miejskiej z możliwością większego dostępu miejscowej społeczności. Remont dworca w całości finansuje PKP SA, a jego koszt wyniesie 17,5 miliona złotych. Oprócz odzyskania historycznego piękna, obiekt zostanie przystosowany do współczesnych wymogów. Przebudowa dworca w Szklarskiej Porębie Górnej obejmuje bardzo szeroki zakres. Renowację przejdzie elewacja budynku, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. Oprócz tego wymianie ulegnie poszycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek stanie się bardziej przyjazny dla osób ograniczonej mobilności, m.in. poprzez usunięcie barier architektonicznych, wprowadzenie linii prowadzących z polami uwagi oraz specjalnej dotykowej mapy dworca. Budynek będzie wyposażony w system dynamicznej informacji podróżnych z elektronicznymi tablicami wyświetlającymi rozkład jazdy pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Będzie również bezpieczniej, gdyż budynek zyska nowoczesny system monitoringu. Remont jednego z najpiękniejszych obiektów dworcowych na Dolnym Śląsku potrwa do lutego 2021 roku.